Profesor Andreas Kinigen, profesor filozofii prawa w University of Leiden i dobrze znany filozof w Holandii. Był on jednym z głównych osób, które odświeżały klasyczny konserwatyzm w Holandii, a także grupę Edmund Burke Foundation, a także i znany Center for European Renewal. And what can we do to save it? I co możemy zrobić, żeby zabezpieczyć akademicką wolność we współczesnym Zachodzie? Thank you for having me. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I'm very sorry that I could not come personally. Bardzo żałuję, że nie mogłem pojawić się osobiście. Try to do my best to ale zrobię to w mojej mocy, żeby dać się zrozumieć przez Zoom. Western societies have a big problem. Społeczeństwo zachodnie and that problem is called the universities. Jego problem są this institution. Where all the people are educated, can occupy the most influential positions in society, and hence to a large extent determine the direction society will take, is everywhere in the West. Wszędzie na Zachodzie znajduje się w uścisku bardzo szkodliwych grup, który my jeszcze postrzegamy jako liberalizm, ale nie ma nic wspólnego z tradycyjnym liberalizmem. Bo tradycyjni liberałowie, dla nich wolność była najważniejsza. Dzisiaj ci samozwańczy liberałowie, którzy przejęli uniwersytet, stawiają równość, a nie wolność. Not equality before the law. Nie równość wobec prawa, nie aspirat, do czego aspirowała rewolucja amerykańska, czego pragnęło społeczeństwo przez ostatnie 200 lat. Neither equality of opportunity, ani też równość szans. Much more radical ideal of an equal start znaczy bardziej everyone. Radykalny postulat równego startu dla wszystkich w życiu. Nie, jeszcze bardziej radykalną koncepcję równości. A mianowicie równość efektów, równość skutków. Jeżeli jest więcej profesorów męskich, to trzeba dostosować as many female professors as male, tyle samo profesorów płci żeńskiej co męskiej. To przecież na świecie jest ich tyle same samo. Goes for color of skin, to samo dotyczy koloru skóry, preferencji seksualnych, religious background, etc. Pochodzenia religijnego czy etnicznego. Every category has the right to a proportional każda kategoria ma prawo do proporcjonalnej reprezentacji. Lacking, that is proof of jeżeli takiej grupy brakuje, to znaczy jest to dyskryminacja, i że państwo im działa wystarczająco, nie interweniuje wystarczająco poprzez swoje prawo i politykę. Co więcej, każdy, kto się sprzeciwia tego podejściu, jest postrzegany jako wróg, jako seksista, rasista, homofob i tak dalej. I oczekuje się najczęściej z sukcesem, aby wyrzucić go z pracy. W efekcie każdy, kto nie zgadza się z tymi tematami, boi się śmiertelnie. Jest cicho, a pod presją zdradzi swoje poglądy i wartości tylko po to, żeby uniknąć bolesnych konsekwencji w życiu zawodowym. Do czego prowadzi ten radykalny egalitaryzm? Co nam przypomina? Oczywiście komunizm. Jest to dokładnie ten sam sposób myślenia. Jedna różnica polega na tym, że jakość nie dotyczy dzisiaj klas, ale dzisiaj płci, rasy, preferencji seksualnych i tak dalej. Co więcej, ogólnie współcześni tzw. liberałowie, czyli łamani na komunistów, podobnie jak Marx, patrzą na całą historię jako walkę między wyzyskiwaczami i wyzyskiwanymi. Czy ludzie utożsamiają się z tymi, którzy są prześladowani w tej walce, w której każdy chwyt jest dozwolony? Inaczej nic się nie zmieni. Eliminacja wolności słowa, którą dzisiaj doświadczamy, jest dzisiaj prawdopodobnie tylko początkiem. Marx wprost zachęcił do przemocy. I to robią dzisiaj jego wyznawcy. Więc co czeka na nas w przyszłości? My, ośrodki edukacyjne, z tej perspektywy, dla nas to jest logiczne. A co uparci kontrrewolucjonaliści? Należy ich wyeliminować trwale. To jest oczywiste. Uniwersytety odgrywają kluczową rolę w tym rozwoju. Taki radykalny egalitaryzm jest tutaj czymś całkowicie, nie jest całkowicie nowym. Jest taki
jest książka Fukuyamy, koniec historii. Fukuyama mówi wtedy, w latach 90., że formy nierówności takie jak rasizm, seksizm, homofobia zastąpiły tradycyjną walkę klasową współczesnej lewicy i na dzisiejszych kampusach amerykańskich. 30 lat temu to pisał. Wtedy uważali go za wariata. Wzruszali ramionami i żyli dalej. Ale ten szaleniec śledził ten temat dalej. I coraz więcej ludzi doświadczało tego rzeczywiście. To, czego doświadczamy dzisiaj, to jest efekt przynajmniej 30 lat spisków i kształcenia w tym duchu. To jest zemsta komunistów za grobu, po jego klęsce roku. Jak mogło to się stać? Too few people paid attention. Zbyt mało ludzi zwracało uwagę. Każdy był zbyt zajęty pracą na swojej własnym polu. This seemed a view that needed to be taken very seriously. Nie wydawało się to poważnym zagrożeniem. That was a mistake indeed. To była bardzo poważna pomyłka. However, all of this does not explain why these ideas managed to convert so many young people. The reason for that can only be that there is something very attractive. Że jest w nich coś niezwykle atrakcyjnego. Again, just like the original communism. Tak jak w oryginalnym komunizmie. That too was very attractive to many people. On również był niezwykle atrakcyjny dla wielu ludzi. Why? Dlaczego? Because the equality of all is a tremendously dla wszystkich ideal. Jest ideałem, który się wszystkim niezwykle podoba. Lenin i jego koledzy postanowili powołać krainę mlekiem i miodem płynącą. I osiągnęli coś dokładnie przeciwnego. Not heaven, but hell. Nie niebo na ziemi, ale piekło. Do tego prowadzi ten ideał równości dla wszystkich, jeżeli jest wprowadzony w praktyce. Piekło na ziemi. Tocqueville mówił już o czymś takim. W roku 1835, ale nikt go nie słuchał. The practical experience of the era 1989 on the other hand did teach a lot of people. But now, 30 years on, the lesson is forgotten again. Ta lekcja została zapomniana. The experience of communism, doświadczenie komunizmu, które znaliśmy z roku 1989, zaginęło w pamięci, przynajmniej na Zachodzie, gdzie ludzie, młodzi ludzie w średnim wieku nie mają pojęcia albo bardzo blade pojęcie. Bardzo mało zainteresowanie prawdą o komunizmie. Solzhenitsyn's Gulag Archipelago. Gulag Solzhenitsyna został opublikowany w moim kraju w latach 70. Chciałem zachęcić wielu wydawców, żeby opublikować nowsze wydanie, ale niestety potrzebujemy coś z tym zrobić. Potrzebujemy kształcić młodych ludzi o prawdach, o tak zwanym liberalizmie i o komunizmie. Musimy uczyć ich, że jakość dla wszystkich to nie jest dobry pomysł, jak się tym zastanowić. To prowadzi do totalitarnego terroru, do utraty wolności. I co jest jeszcze ważniejsze, odejścia od naszego poszukiwania doskonałości. Musimy nauczyć ich, że na wiele sposobów nierówność jest dobra, a przynajmniej akceptowalna, bo jest częścią, cechą dobrego społeczeństwa, społeczeństwa wolnych mężczyzn i kobiet, którzy walczą, dążą do doskonałości moralnej, intelektualnej. To wszystko oznacza, że musimy ponownie podbić uniwersytety. Jeżeli to jest niemożliwe, tworzyć własne, takie jak Collegium Intermarium. Dziękuję bardzo.